A gdyby na przykład Nathan mówił te rzeczy wprost do ciebie, no to mógłbyś już nie wytrzymać? Mógłbym, mogłoby tak być. Mogłoby tak być, jeżeli by stał, prosto mi to mówił, to mogłoby tak być, nie? Żeby mogło tam jakaś butelka, czy tam jakiś, coś tam w jego stronę by mogło pójść, nie? Kamil Hepen dla kanału Koloseum. Jesteśmy już po programie Ściana Płaczu przed galą Prime 10, a z nami Bartek Szlachta. Cześć. Manko, cześć, siema. No i muszę zacząć od tego, co się wydarzyło kilka godzin przed programem, bo oficjalnie zmieniono ci przeciwnika. Zmierzysz się na gali z Alanem Kwiecińskim. Wiem, że na konferencji mówiłeś między innymi o tym dla EBEB kanału, że nie lubisz tych takich zestawień z Denisem, że jesteś kolegą Denisa, że chciałbyś iść swoją drogą. No ale wiesz, Denis zaczynał od walki z Alanem i teraz twoja pierwsza walka freakowa też będzie z Alanem. Wiedziałem, że zadasz się to pytanie. No co, Alan jest taką osobą, na której może się wybić, nie? Wiadomo, jest chłop zasięgowy, coś tam się bije, coś tam, wiesz, coś tam ma doświadczenia na tych wszystkich galach, więc to jest taka idealna osoba, żeby się na niej wybić. Wiadomo, dla mnie idealna osoba to byłby Tazji, żeby się wybić, bo to jest taka trampolina, bo Tazji jest na topie, no ale Alan to szybki wpierdal i do domu, nie? Z wami było też gorąco właśnie już na konferencji, było też tam trochę rękoczynów, więc no fani się cieszą, że będzie to zestawienie, ale z tego co ja zrozumiałem, to wasz konflikt zaczął się od tego, że na jakiejś gali, tak, spotkaliście się gdzieś tam za kulisami i Alan chyba podszedł do ciebie, do Dawida Załęckiego, tak, i tam było jakieś nieporozumienie. Na odwrót, to ja podszedłem do nich, bo oni akurat razem stali i się nie przywitałem z Alanem, nie? No i powiedziałem, że mu ręki nie podam, bo się tak zachował, tak i tak, bo to wtedy chodziło o Skulaka, nie? A ze Skulakiem mam jakiś tam kontakt i po prostu mi się to nie spodobało, bo ja też jestem takim chłopem, że nienawidzę czegoś takiego, nie? Że przyjaciel pisze do twojej tam dziewczyny, czy tam aktualnej, czy tam byłej, nie? To w ogóle nie wchodzi w grę, nie? No ja mu to powiedziałem, że ci ręki nie podam, bo się zachowałeś tak i tak. On mówi, no dobra, tu nie musisz, wiesz, jak z pokorą to przyjął, nie? No, a potem u szalonego reportera, ja już to opowiadałem, wiesz, już to opowiadałem ostatnio. Tą gadkę o szalonym reporterze słyszałem. Ostatnio na każdym tym to opowiadałem, nie? No i zaczął farmazonić, no i tak potem wyszło, że mnie po prostu wkurwił takim farmazonie. No właśnie, teraz między wami jest gorąco, a czy nie było tak, że jednak na przykład jego konflikt z Denisem już przygasł i teraz ty jesteś większym wrogiem Alana niż Denis? Nie, to nie chodzi o to, że jestem wrogiem Alana. Alanem po prostu musi, kurwa, dostać w czapkę, bo się chujowo zachował i trzeba konflikt wyjaśnić. Nie musi dostać w czapkę i idzie swoją stronę. Denis coś mówił na temat tego zestawienia? Pytałeś w ogóle go, czy nie, będzie coś... Nie mówił nic. Okej, okay, no to powiedziałeś też na programie, że trochę spadła ci motywacja, bo Tazji byłby ciekawszy sportowo, tak. A Alan jest słabszym przeciwnikiem. Nie chodzi już też Tazji sportowo, tak, sportowo fajnie. Chodzi nawet o, wiesz, o to, że Tazji teraz jest na topie, nie? I wygrana moja z nim, a wiem, żebym to zrobił. Wiesz, chodzi, no ja jestem bardzo ambicjonalny i wiem, żebym to zrobił. No to by była trampolina do góry, nie? A wygrana z Alanem to jest po prostu wygrana z Alanem, nie? A przegrana z Alanem, jakby coś tam się nie powiodło, no to to jest taki, no kurwa, no niesmak, nie? No. Padł pomysł, żeby na tej samej gali stoczyć jeszcze drugą walkę i ty, i Tazji, taki super fight. Jeżeli tam wygracie swoje wcześniejsze pojedynki, to chyba byłoby coś. To by było coś, jeżeli federacja na to pójdzie, jeżeli ja wygram i Kasiusz wygra i nie będziemy bez kontuzji, no to zajebiście, robimy to. Dla kibiców, dla wszystkich to będzie petarda. Myślę, jeżeli Tazji wygrał, powiedziałeś teraz, że Kasiusz, rozumiem, że... Tazji, przepraszam, to się pomyliłem. Jeżeli Tazji wygra, ja wygram, no to robimy to i to będzie zajebiste, nie? I na to będę czekał i jeżeli to przyklepią, no to kurwa, no będzie coś pięknego, nie? Tak z ręką na sercu możesz powiedzieć, że naprawdę uważasz, że Tazji, który, wiesz, w ostatnim czasie odniósł dużo ważnych wygranych, mógł się ciebie obstrać, jak mówisz o tym programie? Wiesz co, tak. Teraz patrząc na to, jak zadzwonił z taką pokorą, że wybrał ta Kasiusza, bo Kasiusz jest lepszy zasięgowo, sram to tamto. Na pewno ma to w głowie, że jakby ze mną przegrał, to wie, no kurwa, no przegrałem z Szachtą, no. Wiesz co, to już wiesz, a przegrana z Kasiuszem, gdzie Kasiusz jest zasięgową osobą, no to wiesz, dla mnie to jest trampolina, nie? Dla mnie to jest trampolina do góry, no bo tak jak mówię, ludzie we mnie nie wierzą w komentarzach i we wszystkim. To ja nawet przegrywając, kurwa, z Tazim, nie mam nic do stracenia, tak? Nie mam nic do stracenia, a wygrałem z nim z trampolina, kurwa, do góry. No i chyba sobie zdał z tego sprawę, że jestem młody, gniewny i na pewno będę chciał z nim wygrać i na pewno będę chciał mu urwać głowę. No i wybrał takie, wiesz, bezpieczniejszą opcję.
to jest Cassius, bo to są duże rękawice, trapierdoli, że chciał walczyć w tych dużych zawsze rękawicach, sprawdzić się, bo to Cassius, król, takie pierdolenie, nie? To na pewno coś tam w główce siedzi, nie? Że jednak by mógł dostać ciężkie koło, nie? Teraz jego jeszcze jedno pytanie, bo powiedziałeś dzisiaj na programie, że darzysz go jakimś takim dziwnym szacunkiem, że nawet nie do końca wiesz, o co chodzi, a wiesz, mając w pamięci to, co się działo między nim a Denisem na programie, gdzie Denis bardzo mocno go cisnął, no to wydaje mi się, że... Oczywiście, że tak, tylko chodzi mi o to, że jesteście po prostu blisko i wydaje mi się, że przejmujecie po sobie pewne jakieś myśli, postępowania, no chociażby to, że... Przejmujemy, tylko to są freak fighty, pamiętajmy o tym, że to są freak fighty, nie? To są freak fighty. Ja miałem z nim się bić, ja podszedłem do tego z szacunkiem, troszeczkę zaspałem z tym, co on powiedział, bo fakt faktem do tej pory mam to w głowie i mi to nie odpowiada, no ale widziałeś, co Tazi mówi, nie? Że nie chciał tego, że... Wycofał swoje. Słuchaj, ja powiedziałem mu, że ma to wycofać, on powiedział, że no tak, no faktycznie nie ten. Wycofał to i z jednej strony szacunek za to. Bo ja wiedziałem, że tak jest, że on tego nie mówi, kurwa, wiesz, tylko żeby typowo poddymić, a mu się to nie udało, no ale cały czas mam to w głowie, nie? Cały czas mam to w głowie, no bo to była osoba fizyczna, która podeszła mi to powiedziała, a ja tak naprawdę nie zareagowałem, nie? No i to się trochę to, no po prostu to nie byłem ja, nie? To nie byłem ja, ale tak patrząc racjonalnie na to wszystko, no to takie było typowo poddymienie i to w ogóle do mnie to nie dotarło, nie? A propos tego, że do Ciebie nie dotarło, to właśnie jeszcze jedna sprawa z tego programu, że powiedziałeś w kontekście chyba Natana Marconia, że gdyby do Ciebie mówił takie teksty, jakie mówił do wiadomo Twojego kolegi Denisa, to że Ciebie by to aż tak nie odpaliło, bo Ty wiesz, że to jest osoba niewartościowa w ogóle, że to byłoby tak, jakby ktoś napisał na ścianie, a Ty byś sobie obok tego przechodził. Dokładnie. I czy to się trochę, wiesz, wiąże z tą popularną teraz księgą Gita, no bo jednak to są... Mnie to nie interesuje jakieś księgi Gita, co tam sobie wymyślą jakieś kurwa łebki, to mnie kompletnie to nie interesuje. Tak jak mówisz, słowa nikogo, czy tam takiego, nie wiem jak to nawet go nazwać, no jakiegoś kurwa, wiesz, typowego łba, typowego kurwa bezwartościowego typa, który mówi wszystko i sobie mikrofon wsadza do buzi, kurwa, i nawet by usiadł na butelkę, no to jak mają mnie ruszać? Ja już jestem taki odporny na ten hejt i myślę, że jeżeli ja bym się uruchamiał, no to by było dla nich pożywka, uruchomimy go, nie? A jeżeli oni pierdolą te głupoty, ja się tym nie przejmuję, no to traci moc, nie? Nie jest trochę tak, że nie poczułeś tego tak bezpośrednio na swojej skórze, bo oczywiście byłeś obok Denisa, ale jednak to wszystko się skupiało na nim, a gdyby na przykład Natan mówił te rzeczy wprost do ciebie, no to mógłbyś już nie wytrzymać? Mógłbym, mogłoby tak być. Mogłoby tak być, jeżeli by stał prosto mi to mówił, to mogłoby tak być, nie? Żeby mogło tam jakaś butelka, czy tam coś tam w jego stronę by mogło pójść, nie? I ostatni temat, który chciałem poruszyć, to jest temat Wielkiego Bóg, który też był na programie, bo chciałem zapytać, zaznaczyłeś tę jego wielką przewagę fizyczną, no a nie ma co ukrywać, ty jednak nie miałbyś większych atutów w tym zestawieniu takim czysto fizycznym przeciwko Bóle niż inni jego rywale. I czy naprawdę wierzyłbyś w to, że jesteś w stanie go pokonać, bo mówiłeś, że to jest jego ogromny atut, którego na razie nikt nie był w stanie przeskoczyć. Oczywiście, ja wierzę w to, oczywiście. No, tak jak powiedziałem, ja bym chciał się z nim bić na gołe pięści, nie? Jeżeli by miało dojść do tego, no to tylko i wyłącznie gołe pięści, nie? A ewentualna walka 2 na 2, bo teraz często w kontekście Buły się właśnie o tym mówi. Też nie ma problemu, ale 2 na 2, nie tak jak on mówi 2 na 1, mhm. Że ja z Denisem na niego, tylko 2 na 2, róbmy to. Żeby zamknąć tylko temat, bo walczysz z Alanem, a co będzie później, to zobaczymy po tej walce z Alanem. Czy to będzie K1 w małych rękawicach na 1000%? Miejmy nadzieję. Powiem Ci tak, miejmy nadzieję. No to mamy nadzieję, że będzie dobra walka. Dzięki wielkie za rozmowę. Dzięki, pozdrawiam.